pociąg redakcji Biał-Rzeszów został zatrzymany przed miejscowością Zatrynie. Tam już nam czekali Ukraińcy, nacjonaliści Ukraińcy. No i tutaj po zatrzymaniu wszystkim kazali wyjść i dokumenty. Który okazał się Polakiem, ten był zastrzelony. Jedna osoba uratowała się, kobieta, która powiedziała, że jest Ukrainka, ale on mi nie wierzył to. Ale kiedy on skierował broń do innej osoby, ta zaczęła uciekać. Ten strzelił za nią, bo jeszcze biegła kawałek i upadła w błoto. On dobiegł do niej, a ona tłumaczyła się, że jest Ukrainka. I powiedziała, Gospodzie Boże. I on zrozumiał, że być może, że jest Ukrainką. I już dał jej spokój, ta doszła do Rosji.